Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Kuk, 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 jak zwał, tak zwał, nieważne. Moi drodzy, jesteśmy w sumie na początku gry, gdzie spotkaliśmy tego starca, raz wzięliśmy od niego wodę, bo niestety inaczej byśmy nie przeżyli tego. Ale teraz starzec proponował nam drugi raz wodę, odmówiliśmy. Ponownie nam zaproponował jedzenie, też odmówiliśmy, więc tym razem dziadyga nie ma na nas bata. A więc zobaczmy, jak dalej potoczy się historia. Więc no dawaj, rozwal je w cholerę. Będę tu siedziała i czekała. Potem zrobię to, co zechcesz. Nieznajomy zdębiał. Zapomniałeś języka? Dawaj, czekam. To trochę za dużo jak dla mnie. Jestem przecież tylko niedołężnym staruszkiem. Nie potrafię zdziałać takich cudów. Więc zamknij się w końcu. To takie denerwujące. Nikt na tym niebanym świecie nie potrafi spełnić moich życzeń. Poza mną, oczywiście. Więc bądź tak miły, zamknij się i idź. Nim Hachi zdążyła mrugnąć, nieznajomy po prostu rozpłynął się w powietrzu. To było dziwne. Pomyślała Hachi, zasłaniając wolną ręką oczy przed mirażami tak na wszelki wypadek. Mury miasta pojawiły się na horyzoncie po kolejnych kilku godzinach. Leżały jak biała linia na piaszczystej powierzchni. Za nimi wznosiło się wzgórze rozpaczy, góra na krawędzi bezdennej przepaści. Hachi przyspieszyła tempo. A potem nastał dzień. Dobra, to już chyba mieliśmy. Tak. Kaczka. Dziwaczka. No właśnie, brakuje nam prochu. I tak, pierwszy był chyba plac, tak? Nie, nie był plac. Plac był ostatni. Park. Świetnie. Jest mądry zegar. Witam, nazywam się Borys. Nasz Borys Zegar. Tylko to i tak nie jest nasz super... super mądry zegar. Znaczy w sensie to nie jest nasz mistrz. On tu dzwoni po policję jak zwykle. E1. Nie pamiętam. 14325 A. Zapomnę. 14325 A. Kurde. 14235 A. Kurde. Trójka była na pewno. 14235 A. Ona nie drgnęła. Świetnie. I tak zapomniałem. Odwróciła się za siebie i spojrzała na korytarz, z którego przyszła. Świetnie. Nie mam save'a. Hachi zadrżała i serce zaczęło bić szybciej. Nie ma szans. Nie wracam tam. Musi być jakieś wyjście. Hachi westchnęła. Chyba muszę to zrobić. Hachi szybko rozgrzała ramiona i... salto! Die from backflip. Dobre. Dobre, 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 dobre. Naprawdę dobre. Czyli to jednak było to drugie hasło. Dobra, ale to nie jest problem. Teraz już wiemy. Ale widzicie, ile mi tam brakowało. 5 sekund, 4. Ja zapomniałem o tym haśle. Ja naprawdę mam tak słabą pamięć. Mega słabą pamięć. Dramat po prostu. Dobrą, ale krótko, jak to mówią. Dobra, dobra, dawaj zegarek, dawaj. 1-4-3-2-5. Widziałem, że była trójka.
1-4-3-2-5. 1-4-3-2-5. Ej, 1-4-2-3-5. A dobra, to było to pierwsze. Chwila powoli się przesunęła, otwierając wyjście na zewnątrz. Okej. Okay. Czy wyszła do parku? Blask słońca uderzył ją w twarz, więc zasłoniła się ręką. Pośród został labirynt. Przy ścianach labiryntu, które były pokryte bujną rośniętą stała tabliczka. Było na niej napisane apostoł tutaj. Za nią była druga tabliczka. Głosiła tak. Według legend ten apostoł Hachi nie skończył czytać i skierował wzrok na kolejną tabliczkę. I siedem kochanek. Był strasznym kobieciarzem. I natychmiast na kolejną. Aby przejść labirynt, musisz prosto, lewo. O Jezus Maria. To sobie muszę zapisać. Chociaż zrobimy inaczej. Ups. Ja sobie zapiszę tutaj. Prosto, lewo, prawo, lewo. Kurde. Lewo, prosto, lewo, prawo. Dobra. Wejdź do labiryntu. Prawo. Oj, tu dało się tylko iść w prawo. Ej. Prosto. Prosto. Ej, nie mogę iść nigdzie indziej. Prosto. 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 Nie mogę nigdzie indziej iść. I co się dzieje? Ej, no nie mogę nigdzie indziej iść. Cały czas mogę prosto iść. I dzisiaj klikam tu nic, tutaj też nic. Nawet makro włączyłem. Co się dzieje? Coś się zbugowało. Ej, no nie mogę kliknąć. Co jest? Nie róbcie sobie żartów. Kurwa, nadpisałem jeszcze zapis. Czemu tutaj jest domyślny zapis? To jest tak głupie. Chciałem wam mówić, ale tutaj na początku jak szukałem tego miejsca, gdzie skończyłem i tak dalej, to też kliknąłem zapis i przeleciałem za bardzo. I musiałem sobie pod nożyczką przechodzić. To jest trochę bez sensu, ale no jak widać, twórcy lubią takie rzeczy. Dobra, pierwszy park, no. Mam je hasło, pamiętam teraz. No, panie Mondetegar, no puść nas już. Tu jest jakiś skip. Ustawienia. Wejścia. Cały tekst. Pomijanie. A jak na przykład wejść, pominąć? Bez wykonywania wyboru spacja. Otwieranie menu gry. Pomijanie. Dialog, gdy jest ciśnięty. Kurde. No to jest łatwiejsze. Dobra. Mam instrukcję. Prosto. W lewo. O, działa. Prawo. W lewo. Prosto. W lewo. Wszystko wokół Hachi nagle pogrążyło się w ciemności. Z jej głębin wyłonił się apostoł. Apostoł, apostor, apostoł, dobrze powiedziałem. Apostoł labiryntu. Witam, moja mała podróżniczko. No, dzień dobry. Jestem apostołem. No. Zapiszmy tutaj. W ogóle to mi się save zrobił. Przerwała mu Hachi. Przejdźmy do sedna. Dajesz mi słowo i się rozchodzimy. I nie jestem twoja, ty zboczeńcu. Jak śmiesz zwracać się do apostoła w ten sposób? Nie masz choć odrobiny szacunku. Staram się być uprzejmy. Dobra. Na wzgórze rozpaczy. Tym razem zróbmy to prawidłowo. Zmierzam na wzgórze rozpaczy. Poprawna odpowiedź. Podam ci teraz magiczne słowo. Jak się zwiesz, podróżniczko? Czyli
Apostoł złożył dłonie i pomiędzy nimi zamigotało jasne światło. Następnie poleciał w stronę Hachi i zniknęło w jej piersi. Hachi otrzymała słowo rozpacz. To wszystko. Więc idź zaraz, jak ci było na imię? Wokół Hachi po raz kolejny zapadła ciemność. Po chwili stała już przed wejściem do labiryntu. A potem stał się wieczór. Potem był dziedziniec. Tego co pamiętam. Gdzieś w tych dziedzińcach jest niebezpieczny, bla 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 bla. No właśnie, to była historia. Jak klikniemy ratowanie, nam zajebie. Pieprzyć to wszystko. Dobra dziewczynka, już miałem zwabić cię za ruki, rozszerzać ci głowę metalową pałką, no właśnie. Przeżyć. Zniszczenie nieba. Zniszczenie nieba. To jest plac. Jestem panienka, bla bla. Jestem Hachi. Złap za rękę. No znów ją przebija, no. Czemu ty ją znów przebiłeś? Tutaj zapis, czy tam się zrobił jakiś taki szybki zapis? No kurde, nie. Dupa! Dupa, dupa, dupa. Nie działa to tak, jak chciałem. Tak. Jeszcze raz. Na wzgórze rozpaczy. Dziedzińce kolejne. No tutaj musimy, no nie wiem, dać... Jak kliknę przeżyć, czy uratowanie, to z pewnością nam to się zepsuje. No właśnie, nam tu zawalił wtedy łeb. Zniszczenie. Przeżyć. Jestem człowiekiem. I nieładny. Odmów. Bo tutaj nam z tą krwią wtedy tam przekadał. Ej, bo tutaj poszło dalej. Dobra, przepraszam, jeszcze raz. Czytaj. Zniszczenie. Było przeżyć chyba, tak? Plac. Jestem człowiekiem. Nie. Odmówmy. Nie trzeba. Nie przeszkadza mi to. Hachi wytarła z siebie całą krew i przetoczyła działo na samą krawędź, wpatrując się w horyzont. W oddali było widać czarną sylwetkę wieży zegarowej. Hachi zwróciła oczy w stronę jasnego, karmazynowego nieba. To pora. Mrotała do siebie Hachi i załadowała broń. Nagle z jej piersi wyleciały trzy małe światełka. Hachi próbowała je złapać, lecz wyślizgnęły się jej z rąk. A, co z tobą nie tak? Hachi machała rękami w desperacji, próbując złapać choć jedno z nich. Zebranie wszystkich zajęło jej kilka minut i dość sporo pracy. Hachi przeklnęła, czepała słowo do działa i padła na piasek, by złapać nieco oddechu. Czy to w ogóle normalne? Hachi skierowała to słowo do apostoła, ale ten pozostawił mu bez odpowiedzi. Hachi podniosła głowę z piasku i rozejrzała się dookoła. Wokół nie było nikogo. Co do diabła? Mruknęła Hachi i opuściła się plecami na piasek. Miraże płynęły po niebie. Hachi zamknęła oczy. Zrób to dla mnie. Hachi krzyknęła i skoczyła na nogi. Wciąż jestem zdrowa? Prawda? Nie mogę utonąć we wspomnieniach. Hachi poklepała się po policzkach, aby się pozbierać. Z wahaniem podeszła do armaty. Nie mogę utonąć we wspomnieniach. Serce Hachi zaczęło bić jak szalone. Wokół niej nagromadziły się miraże. Nie mogę. Nie mogę.
Nie mogę. Nie, nie mogę. Nie mogę. Kachi ostrożnie dotknęła armaty. Teja! Chcesz wpaść do mnie w drodze powrotnej? Głupia, dlaczego masz horrory, skoro tak się bardzo ich boisz? Muszę spojrzeć moim lękom w oczy. Albo nigdy, 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 przenigdy się nie zabiję. Chcę być taka odważna jak ty. Odważna jak ja? No wiesz, nie jestem fanką horrorów. Słyszałaś wiadomości. Błogosławieni przyjęli magazyn wojskowy. Tam jest mój ojciec. To już czwarty dzień zaciętych walk toczących się w tym rejonie. Chcą zniszczyć mur i doprowadzić całe miasto do szaleństwa. Umrzyjmy razem. Tak bardzo ci zazdroszczę. Ja też chciałam być użyteczna. Błogosławieni powinni być izolowani od reszty społeczeństwa. Nie rób tego, Hachi. Jeśli strzelisz, zginę. A wtedy nigdy więcej się nie zobaczymy. Nigdy więcej się nie zobaczymy, Hachi. Nie rób tego. Wszystko, co możesz teraz zrobić, to umrzeć. Umrzyj dla mnie. Dla naszej dwójki. Dalej masz kilka kul w broni, prawda? Tak. Użyj ich. Strzel sobie w głowę. Proszę, Hachi. Błagam cię, zrób to dla swojej psiapsi. Czy my... Zobaczymy się jeszcze raz, jeśli to zrobię? Oczywiście. My... Będziemy latać, prawda? Pójdziemy na zakupy i kupimy mnóstwo ciekawych rzeczy. Oczywiście za twoje pieniądze. Prawda? Oczywiście. Więc to zrobię. Zrobię to dla ciebie. Ja... No nie, maybe next time. Choose the wrong set of words. Nie. Co ja tam zrobiłem teraz dobrze, czego nie zrobiłem dobrze? To jest pytanie ze milion punktów. Jeszcze raz, zniszczenie. Dobra, teraz mam nie wiem. Jestem człowiekiem. Doteja. No okej, okay. No znów sobie strzyjowe. Zniszczenie. Zniszczenie nieba, nie wiem. Chcę przeżyć. Jestem Hachi. No właśnie, teraz to ja zacząłem normalnie być, że tak powiem. No jak to? Kurde, czemu to nie działa? Zniszczenie, no trzeba tutaj, bo inaczej się nie da. Chcę przeżyć. Jakby powiedziałem, jestem krewetką. Znów to samo. No i teraz się zakłopotałem. Page down jest cofnie pewne działanie? Naprawdę?
Okej, jesteśmy po chwilowej przerwie, moi drodzy, tam sobie Page Up, Page Down chciałem sprawdzić. Ale niestety zapomniałem, że na Page Up i Page Down to ja mam skryty nagrywania i mi się rozłączyło, ale mniejsza. Popatrzyłem sobie jeszcze dalej. I szukałem tego właśnie... No, endingu. I powiem wam osobiście, że no już nie wytrzymałem. Sprawdziłem sobie to w achievementach i w poradnikach. To są takie dziwne te poradniki na Steamie, że to jest głowa mała. I doszedłem do wniosku, że no trudno. Zobaczymy sobie te endingi, bo ja jestem ciekaw tej historii, a nie wiadomo ile klikania. Ja jestem tego właśnie typu graczem, że jeżeli chcę poznać historię, no to po prostu ją chcę poznać i tyle. Bez zbędnego męczenia. Tak więc tak, to w tej chwili pierwszego apostoła. I z tego co widzę, bo nie jestem pewien, to tutaj każą nam wybrać do swojej starej, o dziwo. Nie wiem czemu. Your mom. No dobra. Do twojej starej. Teraz tak, dziedziniec. Dziedziniec. To był na postawę Wuczęga. I tak, jeżeli chcemy umrzeć, to oczywiście uratowanie. A jeżeli nie, no to robimy sobie destroying, czyli zniszczenie. Pieprzyć to wszystko. Chcę przetrwać, przeżyć. Tak? Tak, przeżyć. I teraz idziemy na plac. I on się nas tutaj pyta. No tutaj musimy odpowiedzieć mu, że jesteśmy Hachi. Dobra, zapiszmy sobie to. Jestem Hachi. Jeżeli złapiemy, to nic z tego nie wyjdzie. Jeżeli nie złapiemy, to nie złapiemy. Nie złapmy. I tak, jeżeli odmówimy oczywiście, no to idziemy właśnie w tym elemencie. Oh shit, nie, tam jest coś nowego. Myślę, że tak. Nie łapiemy. Odmawiamy. I tak oto jestem tutaj. Teja. Ej, kurde. Znów za daleko poleciałem. Odmawiamy. Hachi wytarła z siebie całą krew i przytoczyła działo na samą krawędź, wpatrując się w horyzont. W oddali było widać czarną sylwetkę wieży zegarowej. Hachi zwróciła oczy w stronę jasnego, karmazynowego nieba. To pora. Wymrotała do siebie Hachi i załadowała broń. Nagle z jej piersi wyleciały trzy małe światełka. Hachi złapała je z łatwością i wsadziła tam, gdzie zwykle umieszcza się kule armatnie. No właśnie. Wcześniej tego nie było. I tak oto jestem tutaj. Teja. Chcesz paść do mnie w drodze powrotnej? Muszę spojrzeć moim lękom w oczy, albo nigdy nie stanę się odważniejsza. Tak bardzo ci zazdroszczę. Ja też chciałam być użyteczna. Hachi, nie strzelaj. Tam są ludzie. Hachi. No właśnie. Zrób to. U mnie. Lecz i tak w ogóle nie czuję się szczęśliwa. Weź się w garść, głupia. Hachi zacisnęła pięść i uderzyła armatę z całej siły. Au! Weź się w garść. Hachi poklepała się po policzkach, wzięła głęboki wdech i otworzyła oczy. Gdzie strzelasz? No właśnie. Dobra, zapisujemy. Gdzie strzelamy? Wieża zegarowa. Może ten świat zasługuje, aby istnieć trochę dłużej. Hachi pociągnęła za spust. Lecz nic się nie wydarzyło. Co do diabła? Hachi pociągnęła spust jeszcze raz, ale armata nie chciała wystrzelić.
Potrzebujesz pomocy? A ci podskoczyła ze zdziwienia. Ty? Pomogę ci. A ci chwyciła za broń. Co ty tutaj robisz? Gdzie jest głupia kaczka? A, to trochę niezręczne. Powiedział nieznajomy głosem, nie mam pojęcia. Nie rozumiem. Zjadłeś go, czy coś takiego? Nie. Jak widzisz, żyję i mam się dobrze. Pieprzysz. Więc przez cały ten czas byłeś tym dziwnym czarnym staruchem? Nie jestem staruchem. Przepraszam, to była przykrywka. Już mam laski, ponieważ mam słabe nogi. Lecz po co ci to było? Chciałem po prostu, abyśmy zostali przyjaciółmi. Przestań kłamać. Ale co z innymi apostołami? Oni też? Nie. Oni byli prawdziwi. Co? Masz na myśli, że byli. Jakby to ubrać, nie byli zachwyceni, że mnie widzą, więc... Przestraszona Hachi oddaliła się od nieznajomego. Ty chory draniu. Trzymaj się z dala ode mnie. Hachi strzeliła w ziemię obok stóp nieznajomego. Następną załaduję w twoją głowę. E? Ale dlaczego? Chciałem tylko być przyjacielem. Zostać kimkolwiek zechcesz. Mam już dość tych twoich wygłupów. Jesteś wyraźnie chory na głowę. Ale ja nie kłamię. Chcę tylko zaprzyjaźnić się z ludźmi. Chcę po prostu się przydać i pomagać moim przyjaciołom. Mogę ci pomóc. Proszę. Oh shit. No dobra. No dobrze. Pomóż mi. Nie wydaje mi się, abym miał jakikolwiek wybór. Naprawdę? Tak. Chodź i wytłumacz mi wszystko, zanim zmienię zdanie. Bardzo ci dziękuję, Hachi. Dziękuję. No nie po rusku. Ja nie panie Maju po rusku. To. Nawet alfabetu się w twojej szkole nauczyłem. Serio. Pamiętam, miałem taką sytuację, że no miałem nieklasyfikowanie z brzyskiego. Nieznajomy zaczął się kłaniać, po czym podszedł do Hachiego, że do Hachi. No kurde, ten dalej tekst był, no nie. Tłumacz, ratuj. Hachi instynktownie odskoczyła. Nie bój się. Nie zrobię ci krzywdy. Słowa, które wybrałaś, niosą ze sobą bardzo silną, mroczną moc. Co to oznacza? Aby wystrzelić, potrzebujesz ciała i krwi. Tylko wtedy uwolnił całą swoją moc. Więc muszę... Dokładnie, Hachi. Musisz wsadzić to do armaty. Nieznajomy przemówił spokojnym głosem i wskazał na pierś Hachi. Ty pieprzony... Rona Hachi cofnęła się jeszcze bardziej. Wyzwalanie nieba to ogromny cel. A duże cele wymagają dużych poświęceń. A co jeśli... To jeśli zmieniłam zdanie. Zawarliśmy umowę, Hachi. Nieznajomy kontynuował tym samym spokojnym głosem. Quid pro quo. Zrobiłem, co do mnie należało. Teraz wezmę coś w zamian. Hachi nie skończyła mówić, bo jej serce przeszyła ostra laska nieznajomego. No i to jest standardowe już. Niestety znów Hachi nam umarła. Czas wieża zegarowa... Odmów. Nie potrzebuję od ciebie żadnej pomocy.
Ale dlaczego, Hachi? Nienawidzisz mnie? Nie kochasz mnie? Cały czas odmawiasz, Hachi. Przez cały czas mnie ranisz, Hachi. To dlatego, że jesteś chorym maniakiem. Przestań mnie stalkować. Odejdź. Nie. Nie, nie, nigdzie się nie wybieram. Proszę, pozwól sobie pomóc. Dobra, przyjmijmy. No dobrze, pomóż mi. Co samo. Ej, albo inny achievement. No, jeszcze raz. Odmów. Czyli. Pomóż mi, nie wydaje mi się. Naprawdę, tak. Zobaczmy to wszystko, nigdy nie zdanie. Bardzo dziękuję, Hachi. Dziękuję, to jest po rusku. Nie bój się, nie zrobię ci krzywdy. Słowa, które wybrałaś, nie są sobą bardzo silną moczą moc. Co to oznacza? Aby zszyć mi przebyściowej krwi, tylko wtedy tak, tak, tak. No ale to jest wszystko to samo. Ej, no. No właśnie, to jest to samo. Chodź, okłamałem cię znów, cię okłamałem. Przepraszam, przepraszam. Trzymaj się, przestań kopać. Już zaraz będzie po wszystkim. Wyłap mnie za rękę, Hachi. Już dobrze, Hachi. Już dobrze. Po chwili nieznajomy trzymał wciąż bijące serce Hachi. Z wyrwanego serca wyłoniła się plamka światła. Jaka wspaniała dusza. Podoba mi się. Nieznajomy dotknął świetlnej plamki z największą ostrożnością, a ta rozpłynęła się w jego dłoni. Następnie podszedł do armaty i wyciągnął z niej trzy magiczne słowa. Hachi, teraz kiedy mam trzy dusze oraz trzy magiczne słowa, mogę zostać Bogiem. Od teraz mogę kontrolować los. Mogę tworzyć i niszczyć światy, zderzać galaktyki i wysadzać gwiazdy. Mogę stworzyć idealny świat. Słyszysz mnie, Hachi? Nieznajomy zamilkł i spojrzał na pozbawione życia ciało Hachi. Słyszysz mnie, Hachi? Lecz Hachi nie odpowiadała. Hachi? Hachi nadal pozostawiała go bez odpowiedzi. Nieznajomy stał i wpatrywał się w przestrzeń. Po upływie kilku minut wymamrotał nieśmiało. Co to za uczucie? Nagle czuję się strasznie samotny, Hachi. Zawsze byłem sam. Więc dlaczego teraz? Nie wiem, co mam zrobić. Czy dobrze postąpiłem? Hachi, słyszysz mnie? Czemu tak się czuję? Dlaczego jestem taki samotny? Dlaczego tak bardzo boli, Hachi? Powiedz mi, Hachi, co zrobiłem nie tak? Co zrobiłem źle, Hachi? Hachi! Hachi, czy ty mnie słyszysz? Słyszysz mnie? Dlaczego jestem taki samotny? Dlaczego tak bardzo boli? Odpowiedz! Powiedz mi, Hachi! Odpowiedz! Nieznajomy wściekle dźgał ciało swoją laską, jakby w nadziei, że wyciągnie z niej jakąś odpowiedź. Wrzeszczał, wykrzykiwał imię Hachi z całych sił, ale Hachi milczała cały czas. Zużywając resztki sił, nieznajomy padł na ziemię zaraz obok zmasakrowanego ciała. Chyba wiem, co to za uczucie. To coś, co nazywają miłością, prawda? Już wiem. Kocham cię, Hachi. Miłość jest wtedy, kiedy ludzie oddają sobie serca, prawda?
Mam już twoje, ale nie mam swojego własnego. Czy to oznacza, że moje uczucia nie są odwzajemnione? Jeśli tak jest, to nie będę mógł tego znieść. Już wiem, Hashi. Zostanę Bogiem i stworzę świat tylko dla naszej dwójki. I abyśmy nie czuli się samotni, stworzę jeszcze wiele innych Hashi. Wtedy nikt nie będzie samotny. I każdy będzie szczęśliwy. Ten świat jest zbyt okrutny dla naszej dwójki, Hashi. Nie ma tu dla nas miejsca. Na tym świecie jest zbyt wiele złości i przemocy. Zniszczę ten świat dla dobra mojego brata i stworzę miejsce rządzone przez miłość dla ciebie, Hashi. Podjąłem decyzję, Hashi. Nieznajomy stanął pośrodku szczytu wzgórza rozpaczy. Sześć jasnych kul pojawiło się u boku nieznajomego i natychmiast zaczęło wirować wokół niego w hipnotyzującym tańcu. Na początku był Bóg. Koniec. Dobre. Dobre. O kurczę. No cóż. Tym razem niebo. Dobra. Odmów. Odmów. Pozwól mi sobie pomóc. Odmów. Proszę. Błagam cię. Albo cię zabiję. Zabiję cię, Hashi. Zabiję cię, Hashi. Zabiję cię, Hashi. Zabiję cię, zabiję cię, zabiję cię, zabiję cię, zabiję cię, zabiję cię. Nieznajomy postawił krok w kierunku Hashi. Nie zbliżaj się. Hashi zamknęła oczy i strzeliła w kierunku nieznajomego. Dlaczego, Hashi? Nie możesz skrzywdzić mnie fizycznie. Ale ranisz moje serce. Nieznajomy stał tam niezrażony. Przepadnij. Hashi wystrzeliła kilka razy, a potem jeszcze kilka, dopóki nie skończyła się jej amunicja. Ale nieznajomy ani drgnął. Zupełnie jakby kule przez niego przelatywały. W tym ty od diabła jesteś. Hashi nie wiedziała, co zrobić. Nie miała dokąd uciec i brakowało jej amunicji. Poza tym, nawet gdyby nieznajomy nie chciał jej zabić, nie byłaby w stanie wystrzelić z armaty bez jego pomocy. No dobrze, pomóż mi. No właśnie. To jest sam ending. Ej. No to lipa. No to lipa. W sensie musimy chyba teraz iść. Musimy teraz chyba iść do... Przepraszam was. Do. Ej, kurde, się pogubiłem. Jest jeszcze ending shrimp. Musimy wejść do maze file. Dobra, zapiszmy, czy czytajmy zapis. Gdzie był ten maze? Było tu chyba park, tak? Wejdź, tam było prosto. Kurde. Lewo. Chyba prawo. Lewo. Prosto, lewo. Bo... Tak, dobrze. Nie wiem. Ej, kurde. Mm-hmm.
No właśnie, tutaj było, nie wiem. Dziedziniec. Destroying. Nie wiem. Las. I tutaj jestem krewetką. Kurde, nie! No, nie chciałem tego. Czytaj zapis jeszcze raz. Tak. Tutaj nie wiem. Dziedziniec, nie wiem. Znaczy zniszczenie, nie wiem dopiero wtedy. Zniszczenie, nie wiem. Las. Jestem krewetką. Moja odpowiedź została zaakceptowana, bohaterko krewetko. Niech słowo będzie z tobą. Miałam pojęcia, szybko zostawił stopy i uniósł pięść w powietrze. To migotało w niej małe światełko, po czym szybko zawędrowało w stronę Hachi i rozpłynęło się jej piersi. Hachi otrzymał słowo krewetka. Gratulacje, wędrowna bohaterska krewetko. Zebrałaś wszystkie trzy magiczne słowa. Teraz. No tak. Nie skończę opowiadać ci legendy. Gulgul? Co? Chcesz usłyszeć? Więc rozsiądź się i zaczynajmy. Nie mam pojęć, usiadł na schodach prowadzących do pomnika i zaczął opowiadać długą i nudną historyjkę o klątwie, legendzie i wielu innych rzeczach. Wszystko, co było później, jest rozmazane. Lecz kiedy krewetka Hachi oprzytomniała, była już na szczycie wzgórza rozpaczy. Wokół niej rozciągał się bezgraniczny akwen. Cóż, nadszedł czas pożegnań. Twoja krótka historia dobiegła końca. Gul? To ciężkie, wiem. Ale świetnie się bawiliśmy, nieprawdaż? Tylko to się liczy. Gul, gul. Och, nie bądź taka. Na pewno jeszcze się spotkamy. Lecz musisz odejść w swoją stronę, Hachi. A ja będę tu czekał, modląc się o twój sukces. Gul. Masz rację, już czas. Hej. Zapomniałem ci czegoś dać. Nie mam pojęć. Wyciągnął z zapłotów toster i podał go Hachi. Proszę, oto mój pożegnalny prezent dla ciebie. Gul. Cóż, miło mi cię było poznać, Hachi. Pamiętaj o mnie. A teraz płyń. Płyń ku swojemu przeznaczeniu. Gul. Powiedziała Hachi, nurkując w głębiny. Krewetka z wąsem. O czym to w ogóle było? Krewetka bez wąsa, to jest surrealizm. Nie, to po prostu jakiś nonsens. Nie zaakceptuję tego rozdziału. Idź i napisz go jeszcze raz. Ale panie Nakayama. Nie znaczy nie. Mam ci przypomnieć, gdzie publikujesz? To jest Shonen Jump. Pieprzony Shonen Jump. Surrealizm, naprawdę? Shonen Jump to jest taki magazyn mangi w Japonii. Tam są, wiecie, takie walki i tak dalej, a nie jakieś romansidła. Obiecałeś mi epickie bitwy z demonami. I dlaczego na końcu jest to? O kurwa, dobre to jest. Wyjaśnię to później w historii. Kogo to obchodzi? To po prostu niespójny bałagan. Zrób tak jeszcze raz, a wylecisz bez zaszkodowania. Tak jest, proszę pana, przepraszam. Nie mam się nowego rękopisu do końca przyszłego tygodnia. Możesz iść. Dobrze, zrozumiałem. Nazywam się Yamato Ebi i jestem przeciętnym mangaką. Mam 24 lata i jeszcze nigdy nie umówiłem się z żadną dziewczyną. I wciąż nie potrafię zapuścić wąsa. Prowadzę życie przeciętnego, zamkniętego w sobie człowieka. Wychodzę z domu tylko po to, by oddać rękopisy mojemu wydawcy. Po każdym nieudanym spotkaniu idę dalej smutkim widem. To była właśnie jedna z tych smutnych nocy w barze, kiedy spotkałem ją. Ja mam oto Ebi. O kurwa. Nie, no to jest genialne. Kurwa. To z shrimpem to jest genialne, naprawdę, to jest genialne. O Jezu, ten Nakayama jest dupkiem. Tak jak mówiłem,
Harowałem przez cały tydzień, a on zdeptał moją ciężką pracę. Rozumiesz? To surrealizm. To sztuka abstrakcyjna. Prawdziwa siła wyobrażeń. Triumf. Umysł jego czystej, nieskazitelnej i nieoszlifowanej formie. Rozumiesz? Sięgam. Podrę te wszystkie umowy na kawałki i sprzedam. Sprzedam moje mieszkanie i otworzę własne wydawnictwo, w którym będę wydawał tylko oryginalne mangi. Rozumiesz? A nie to gówno, które tworzę dzisiaj. Wszystkie te niekończące się głupie szaneny i brzygodajne komedie romantyczne. Nienawidzę komedii romantycznych. Te potwory po prostu wyśmiewają życie miłosne swoich czytelników. Przetrę szlak do nowej ery mangi, rozumiesz? Tylko surrealizm. Tylko abstrakcyjne historie mogą być unikatowe. To wszystko. Co o tym sądzisz? Krewetkowa dziewczyna. O, więc to jest coś jak Milk Outside the Bag. Sali, odzywaj się na Discordzie, naprawdę, Sali, odzywaj się na Discordzie, bo to, co tu się odpierdala, to jest po prostu, to się w głowie krewetki nie mieści. O matko, nie, dobra, ta gra przebiła wszystko. Ja już mam ponad 45 minut tej gry. Nie mogę. Kurwa! Nie mogę, nie, no skisłem. Koniec. The best of, naprawdę. O matko, skisłem. O. Nie mogę. Ja mam tu jeszcze 4 endingi chyba do zrobienia. 3 w sumie. O matko. Totalnie, nie. To z tym Back Outside the Bag of Milk, to było genialne. Genialne, naprawdę. Genialne, dobra. Mamy jeszcze kolejny goodbye, Shoot in the Sky. Załaduj najistotniejszy slot. Czekajcie, bo ja troszeczkę... Troszeczkę się pogubiłem, nie twierdzę, że tak nie jest. Kurde. Tak dziwnie napisane, naprawdę. Mega dziwne. Aha, czyli musimy do Your Mom, okej. Okay. Mamy się do Your Mom. Do twojej starej. Dobra, tutaj Destroy. Nie. Nie mogę, no. I szyję jeba. Prac nad człowiekiem. Nie łap. Odmów. No właśnie, tutaj coś nie wyszło. Dobra, to co mieliśmy wtedy, czwarty dzień. Umrzyjmy razem. Tak bardzo ci zazdroszczę, ja też chciałem być użyteczna. Nie rób tego, Hachi. Jeśli strzelisz, zginę, wtedy nigdy więcej się nie zobaczymy. Dobra, użyj strzelę sobie w głowę.
Ej, no ale to jest ten sam. No właśnie, ej. Dobra, moi drodzy, już chyba wiem, co tu jest nie tak i co spierdziliłem. Kortiarcy. Znów idziemy tak samo. Zniszczenie i tak. Tu się przyda zapisać. Kurde, jeszcze nie mogę, jeszcze nie było boli od śmiechu. Zniszczenie nieba. Plac, tutaj nie grabujemy, tylko tak. I'm human. Nie. Odmawiamy. To pora. No właśnie, złapałem z łatwością. Byłoby lepiej, gdy nie istniała. Nie martw się, dam się wszystko. Czekałeś wiadomości. Czwarty dzień walk toczących się w tym rejonie. Chcą zwiększyć mur i doprowadzić całe miasto do szaleństwa. Jeśli mogę obronić miasto i uratować świat, będzie to dla mnie największą możliwą nagrodą. Hachi, nie strzelaj. Tam są ludzie, Hachi. Błogosławieni powinni być izolowani od reszty społeczeństwa. Czy sięgasz? Łzy zaczęły spływać po policzkach Hachi. Czy ty płaczesz? Nie, po prostu do oka wleciała mi nóżka. Tu nie ma żadnych muszek. Nie możesz po prostu się zamknąć? Hachi wytarło łzy. Przepraszam. Czasami mam problemy z opanowaniem swojego temperamentu. I tak... Dziękuję ci. Za wszystko. Wiele mi pomogłeś. Odwróciła się w stronę, nie mam pojęcia. Żeby nikogo tam nie zastać. To było dziwne. Pomyślała Hachi. Dobra, nieważne. A on sam nazwał się towarzyszem. Hachi potrząsnęła głową, zebrała myśli i wycelowała armatę. No właśnie, i tutaj mamy kolejny save. I teraz strzelimy sobie w niebo. W porządku. Zaczynamy. Koniec. Achievement. Goodbye, shoot in the sky. Wieża zegarowa. Może ten świat zasługuje, aby istnieć trochę dłużej. Na początku był Bóg. Bóg stworzył niebo i ziemię. A potem stworzył inne rzeczy. I Bóg wiedział, że były dobre. I Bóg stworzył człowieka. Chcesz wpaść do mnie w drodze powrotnej? Upiekłam moją popisową Szarlotkę. Chciałaś powiedzieć, że zmasakrowałaś Szarlotkę? Tym razem wyszło idealnie. Więc mówisz, że da się ją zjeść? Prawdopodobnie. Nie proponuj mi tego, jeśli nie jesteś pewna. Dziwi mnie, z jaką łatwością możesz marnować tak cenne składniki. Przepraszam. Dobra, nieważne. Jeśli kopnę w kalendarz, pogrzeb spadnie na ciebie, bogata damo. To okrutne. Hachi, nie strzelaj. Tam są ludzie. Hachi. I tak, ending z krewetką ever forever. To było coś pięknego, naprawdę nie pamiętam, kiedy tak skisłem. Nie pamiętam, kiedy tak skisłem.
A potem była dziewczyna. W promieniach pustynnego, prażącego słońca. Na gorącym piasku leżała zmęczona i spragniona dziewczyna. Od kilku dni w jej ustach nie znalazła się nawet kropla wody. Potem była armata. Przez ten cały czas dziewczyna ciągnęła ją przez pustynię, zmierzając do miasta. Lecz teraz po prostu leży tam, patrząc się w niebo i czeka, aż coś się wydarzy. Lecz to coś po prostu nie chciało się stać. A potem stał się wieczór. Proszę. A potem stał się nieznajomy. Czarny jak smoła stał nad dziewczyną i podał jej butelkę wypełnioną wodą. Ej, czyż to jest od nowa gra? Wiesz, naległ nieznajomy. Ej, to jest znów początek gry. Ale nie mamy chyba wszystkich endingów, halo? No właśnie, something in the desert. Odmów. Specjalna sensie nogi, naprawdę, naprawdę weź, nie chcę. Więc sensie sobie głęboko w dupę. No właśnie. Ej, no kurde. No, nie zrobiło nam tego kurde zapisu. Shot the clock tower. Nie mamy tego. A nie, mamy shot the clock tower. Main menu start. O nie! No nie! Spierdoliłem wszystko, co mogłem chyba naprawdę. Tam coś było. Tam coś było. Jeszcze raz. Polish. No, OBS, proszę. O, dziękuję. Potem człowiek przyszedł i go zamordował. Gdzieś na pustyni. Kifara, jesteś pewny, że idziemy do kierunku? Tinti, uspokój się. Przełącz jest gdzieś za siódmą wydmą. Z pewnością nie możemy się pomylić. Może. Nie byliśmy zbyt pewnie. Było blisko. Strzelają do nas zwierzę. Nie martw się, to tacko postawi się każdej kulce. To się rozlatuje bez żadnej kulki. Nie złapą nas za następną wydmą. Ech, masakra. Jesteśmy teraz krajowymi kryminalistkami. To już tydzień, od kiedy nimi jesteśmy. Kogo to teraz obchodzi? Co, chcesz wrócić? Nie wiem. To jeśli świat ludzi nie jest taki wspaniały, jak nam się wydawało? Wtedy moja mama po prostu by wróciła. Jesteś zbyt optymistyczna. Patrz, tam ktoś jest. Hm? Gdzie? Pewnie to był kaktus. Rusza się. Na pewno nie jest kaktus. Zawracaj, musimy go zabrać. Nie mogę. Jeśli puszczę gaz, nasz turboprecel eksploduje. Co? Możesz coś zrobić, aby nie wybuchnął? I dlaczego musimy to teraz? Taka już jestem. Jesteś beznadziejna. Tak jest. Nie mów tego z tak zadowoloną miną. No cóż, minęliśmy go. Kaktusy czują się dobrze na pustyni. Jest dobrze. Ale nie jest dobrze. Drżyj w strachu, ludzki świecie. Technoanioły nadchodzą. Napiję się wody. Ej, nie ściągaj nogi z gazu. Co to?
Dziękuję za zagranie w Cube. Fin. Wszystkie endingi, cała gra. Wszystko zrobione. Moi drodzy, ten odcinek jest mega długi. Ale jeszcze teraz się zabieram za nagrywanie kolejnego, więc Firden Hunger dzisiaj o 18 jak najbardziej będzie, ale i Kiuk o 14. Dzięki wielkie, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do Shiro, trzymajcie się, hej hej!